Halo, halo, siemano wam wszystkim, ludziska, z tej strony Hades, a wraz ze mną jest Krystian. Hej, czy widać, z tej strony Gilathis. I w ogóle nie zgadnijcie, gdzie my jesteśmy? Prócz czego, że mam główne FPS-y, ale nieważne, jesteśmy na Lombardzie. Jesteśmy na Lombardzie. Tłumacząc kilka rzeczy, o co chodzi, co, po co, na co. Jak mówiliśmy wam kilka odcinków temu, na początku będzie trochę informacji, jeśli ktoś bardzo nie chce, to sobie może przewinąć te dwie minuty, czy coś. Ale informacje powinny być dosyć ważne, czyli pierwsza kwestia, nabyliście ilość komentarzy u Damiana. 3,5 tysiąca w ogóle, bo ogólnie też ten materiał jest chyba jest na dwóch kanałach, żeby nie było. Wbiliście 3,5 tysiąca komentarzy, 1000 coś lajków. I ujawnimy wam sekret, o którym nie chcieliśmy mówić, a to jest pam para pam pam pam. Koszulki z Lordem Kaczuchem. Ogólnie postanowiliśmy, że ruszymy temat koszulek, bo też był jakiś tam odzew, że coś tam, jakieś koszulki byście chcieli. Czyli krótko, zwięźle i na temat, czy chcielibyście takie koszulki, dajcie znać w komentarzach i ile osób byłoby takich pewnych, żeby kupiło, żebyśmy wiedzieli, ile tam, jak się z firmą dogadać, bo ile powiedzmy, czym więcej osób będzie chętnych, tym będą tańsze te koszulki, o, bo generalnie w ten sposób. Teraz standardowo koszulki chyba u wszystkich kosztują 40 zł, my chcemy wam właśnie załatwić troszeczkę tańsze je, bo też to wiecie, no. Bo liczy się dla nas wasza kieszeń, tak? Czyli to, ile macie w tej swojej kieszeni. Kolejną kwestią jest to, że będziemy teraz korzystać dalej z maila, na którego mogliście wysłać swoje prace, czyli escape'y, koopy i tak dalej. Ale jako że wlazłem na tego maila, bo chcieliśmy już zostawić warsztat, na razie nie ma zbytnio ciekawych rzeczy na warsztacie, być może będziemy przeplatać te odcinki, czasem będzie to coś z warsztatu, czasem będzie to coś właśnie tak na pewno z jakichś mapek fabularnych, czasami będzie to z escape'ów, czasem z koopów. Zależy, kto co wyśle. Standardowo maila macie u mnie w opisie pod filmem, więc jeśli ktoś od Hadesiaka chce zobaczyć, to może sobie wejść i zobaczyć tego maila i na niego wysyłacie wszystkie prace. Co więcej, jeśli ktoś chciałby zakupić nie grę, więcej, robimy na nie, jeśli ktoś chciałby zakupić grę, to link macie w opisie. U mnie też. I to jest mapka fabularna na zasadzie napad na Lombard. Tak będę ja przynajmniej nazywał sobie te powiedzmy odcinki, nie wiem jak ty. Dobra, idę sobie. No i standardowo mój serdeczny przyjaciel jak zwykle musi mi zepsuć całe nagranie, bo musi oczywiście lecieć, bo musi być pierwszy. Bo tak. Nie, bo nie dałeś jeszcze powiedzieć kto, no to powiedz, kto jest twórcą mapy, skoro jesteś taki osoba, mądry. Osoba na D. No jak? No słucham. No nie wiem. No właśnie, nie potrafi uszanować, widzicie? Jest to dan.pl i tutaj a to akurat, ja to napamiętam. Tutaj akurat nie ma opisu mapki, czyli jest to mapka fabularna w zasadzie napad na Lombard, czyli taka powiedzmy bardziej tematyczna, nie fabularna, takie połączenie. Jeśli byście robili jakieś tam swoje fabuły, to możecie pisać oczywiście w wiadomości te fabuły, czy w postaci obrazków je załączać. Wtedy pojawią się na filmie zapewne. Dobra, dawaj tak, przyjaciel, już, bo jedź, nie wiem. Jedź, możesz halo. Jechać. Halo, to są drzwi. Musimy, dobra, na trzy. No licz. Aha. Tak się... To po... Nie! Nie wiem, czy nie powinieneś młotka schować. Tak się da? Oj, co ty jest? Halo. Dobra, ty przyjaciel, jestem. Dam radę tu przejść? Przepraszam, ale czy to coś robi, jeśli... Pewnie zamyka ta brama, czekaj, ja już muszę zobaczyć, to by jest ciekawy. Nie, to sobie ogarniemy później, jak już będziesz miał ukończone. Z dobra, tego czekaj. Co wiem, jest wentylacja jeszcze gdzieś. Ej, tu są mody! Ja, no i ja tu są wątpię, mody. Że tak powinniśmy robić, wiesz, przyjaciel? Dobra, ja idę tutaj. Ej, to jest drabajna, widziałeś? Drabajna ale, jest. Ale ten, w ogóle jeśli chodzi o to, to wybaczcie, bo ja na przykład mam gówne FPS-y, nie? Okej, to jest ta wentylacja. Aha, ja rozumiem, że to jest ten kod cały. Czekaj, już tak. Klika, nie? No bo tam było takie na ścianie, widziałeś? Tutaj, o. Taka, no tutaj było takie, dlatego mnie zwróciło moją uwagę. A, w sensie tam na górze, tak, tak. Dobra. Ale zastanawiałem się, czy tak, czy to będzie lustrzane odbicie. Czekaj. O, bo mamy obrabować. To... Wiecie, bo ty, wiesz, ty co latasz zróbmy? Tu, ale raczej mnie safe interesuje, wiesz? Nie, ja najpierw tak... chcę to ukraść wszystko, bo ja, patrz, ja chcę to zrobić tak... Naprawdę, zobacz, o, ja kradnę wszystko. Czekaj, ja to sobie tak, chociaż, pootwieram patrz, szyby. Zrób chociaż taki efekt, nie? Tłuczenia szkła. Efekt tłuczenia szkła, mimo że nie ma takiego. O, a tu jest pusta lada, ktoś wszystko wykupił. Halo, no cóż. A to nie wiem, czy to jest, dobra, to jest krążek jakiś tam biorę. Przyjaciel, safe.
W ogóle czemu jak usuwam, to mi pokazuje w ręku tak jakby narzędzie do łączenia, ale nie mam go tak jakby w ręku, nie rozumiem. No bo możesz, dobra, słuchaj przyjaciel, otwieram. O nie! To... Wiesz co, czekaj, tam jest to mały sensor. Lord Kaczuch. Tam jest sensor, wiesz co to znaczy? Czekaj, może gdzie jest wyjście najpierw? Tu jest, przyjacielu, uciekamy! O! Dobra, jestem. Jedź! Jak się tym jedzie? Nie wiem, jedź, przyjaciel, jedź! Boże! A czemu tak piszczy, jakby miało zaraz się wysadzić? To ma czekaj. Być alarm. O! To? I co ty? O! Przyjaciel! Przyjaciel, uciekaj! Nie wiem, jak się tym steruje, przyjaciel. Komu ja daję kierować? Czemu ja nie siadłem pierwszy? Czekaj, przyjaciel, czy mi się podlatywało do góry? Dobra. Przyjaciel... To... Odlatujemy w kosmos! Tu mów kosmos. Chcesz w kosmos? Chcesz w kosmos? Nie wiem. Nie, nie chcesz w kosmos. Przyjaciel, ląduj. Ląduj, przyjaciel. Nie no, musimy odlecieć od lombardu. Musimy odlecieć od lombardu. Czyli w sumie ostatecznie wyszło na to, że to Lord Kaczów lombardowy był za wszystkim. Ej, ale jaki no. Pomysł z tym, patrz. Przyjaciel, chodź, pokażę ci nasz łup. I teraz możemy odjechać. Śmiało, patrz, dobra, już idę. To jest nasz łup. Nie wiem, czy ona nie była na żółto pomalowana bardziej, ale... Ale to jest nasz główny łup. Znaczy tak naprawdę to ten niby co tam miało być zegarki, biżuteria, to się nie liczy. To się liczy. To się liczy. Ukradliśmy syna Lorda Kaczucha. Ta kaczka wie, że ona chce być na koszulce. Ona to wie. Ona to wie. Ona to wie. Boże, Boże, no niby krótka, tak, bo my trochę przechodziliśmy już tych mapek, więc wiemy, co tam zrobiliście, ale ja nie wiem, jak zrobił ktoś te lasery. Ej, idziemy tam. Ja nie wiem, jak ktoś to rozkminił. Jedziemy. Ja kieruję, chodź. O Boże. Boję się. Tylko no najgorsze jest to, że jednak no tam też te lagi czasami są, nie? Upierdliwe, naprawdę. U mnie jest płynnie, zapraszam. Co? Niekulturalny youtuber. Powinien dostać masę hejtów. No, przynajmniej małą masę. Przyjaciele, zawsze ty dostajesz, że jesteś oszustem, przypominam. Oszustefe. Jesteś tu czy nie, bo chcesz wejść przez te lasery? Okej, czyli brama jakaś tam się zamyka. Ale to tak... Znaczy to wiesz co, to pewnie miało być na zasadzie, wiesz... Na zasadzie takiej filmowości, że dotykasz laseru, w ostatnim momencie zamykają się drzwi, a ty jest, udało ci się prześlizgnąć. Ale one się nie zamykają jednak. No tak, ale o to chodzi, no jakby ci się zamknęły, to byś został zamknięty i koniec, tak? No i jądowa mapka, halo. Tak, no i jądowa mapka. Reset jakiś. Najlepiej na świecie, w ogóle z tymi drzwiami chyba nic nie ma. Nie, z tymi drzwiami nic nie ma. Nie, ale mapka pomysła, no tylko mówię, nie, że tam... Mapka jak najbardziej pomysłowa. Możecie, co prawda nie wiem, czemu w lombardzie sprzedają tylko złote rzeczy, ale okej. Bo to jest taki dla... To jest lombard Lorda Kaczucha lombardowego, już wiesz? Aha, wszystko rozumiem. Fajnie pomyślana wentylacja z drabinką, takich drabinek jeszcze nie robiliście. I no ale jest, czuję, bo od dawna nikt nie robił mapek żadnych dla nas, że to będzie rewelacja z ja tymi mapkami. Ja myślę, że legenda może powrócić, powiem ci. Ja sądzę, że legenda może powrócić. Co nam chcesz, przyjaciel? Kto wie, o jakiej legendarnej osobie i mapkach mówię, to ten wie. Ten może napisać w komentarzach na pewno. Dodatkowo możecie modów używać, tak? Więc to jest na pewno ten plus. Prawda, przyjaciel? Oczywiście, że tak. Ale nie przesadzajcie z tymi modami. No, mody teraz dodają sporo rzeczy, więc no... I będzie coraz więcej nowych rzeczy, więc można sporo rzeczy wymyślić. No, gdzie ty żyjesz po las w ogóle? Wami. Jestem przed wejściem. Aha. No okej. Okay. Tak. Więc to byłoby na tyle. Tu jesteś. Tak mi się wydaje. Tak, to tak by było mi się na tyle. Wydaje. Też tak myślę. Liczymy na waszą pomysłowość. Mail standardowo jest w opisie. Będziemy sobie łączyć jakoś te różne mapki. I teraz uwaga. Najważniejsza rzecz dla was. Ten ja czegoś nie wiem znowu. Wiesz, pogadaliśmy tak? O tym. Scrap będzie pojawiał się codziennie.
A tak, skrab będzie się pojawiał co dzień. Jeszcze nie wiemy, czy na pewno będą się pojawiały dwie perspektywy w niektórych mapkach, bo na przykład jak są takie napady czy coś, to może będzie po prostu, wiecie, tak na kanałowo, że jeden tylko, no nie, wiecie, jedna perspektywa, bo to wtedy będziecie mieli więcej skrapa na dwóch kanałach, tak na dobrą sprawę. Dokładnie, w ten sposób będzie to działało. Czasami nie będzie sensu pewnie nagrywać na dwie perspektywy, ale to macie wtedy subskrypcję zazwyczaj na dwa kanały i wiecie, kiedy coś jest wrzucone. To było też na tyle, jeśli chodzi o to. Przypominamy, że jeśli ktoś by chciał sobie gierkę zakupić, to może śmiało i na G2A i tyle. Komentujcie, subskrybujcie, i trzymajcie ciepło. No i cześć! Cześć!